Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Jest to drugi odcinek, no a my przyszliśmy się tylko rozejrzeć. Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. To cię będzie kosztować 10 bryłek rudy. What? Dobrze, masz tu swoje 10 bryłek. Dobra, zapraszam do środka. Okej, okay, no dobra, niech będzie. Tutaj jest zwykły strażnik, który nam jest do niczego niepotrzebny, a my lecimy dalej. Co to za przytulańce tutaj? Tylko halo? Halo? Strażnik, strażnik. O nie, Bladwin. Bladwina to będziemy omijać szerokim łukiem. Mamy Diego. Dawaj, chłopie, bo ja muszę tutaj coś z tobą zagadać. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. No zapewne dołączę. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. W tej historii. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim myślałem, że to się skończy. Nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Poza tym jest jeszcze obóz ludzi, którzy wybrali życie na obłocie. Z dala od zgiełku i ciekawskich obłoczy. Mogę ci zaznaczyć to miejsce na mapie, ale pod warunkiem, że coś dla mnie zrobisz. Wszystko zależy od tego, na czym miałaby polegać twoja prośba. Zaniesiesz kilka bryłek rudy tym ludziom. Będą wiedzieli, że powiedz, że przysyła cię Diego. To może zapytają się, co chcesz, zanim dostaniesz strzałą w boku. A co ja będę z tego miał? Będę. Będę się może jeszcze więcej ludzi. Więc jak będzie? Dobra, podoba mi się, że jest zadanko już z moda. To gdzie mam rozpocząć poszukiwania? Dokonałeś mądrego wyboru. Jestem pewien, że tego nie pożałujesz. Oczywiście, jeżeli będziesz żył wystarczająco długo, oto mapa. Zaznaczyłem na niej lokalizację obozu. Tylko uważaj, bo ta okolica aż roi się od przeróżnych stworzeń i wilki bynajmniej nie są z nich najgroźniejsze. Nie chciałbym, żebyś zginął i stracił moją rudę. Poczekaj, nie mówiłeś, że to takie niebezpieczne. Poradzisz sobie. Ale dobrze ci radzę, żebyś nabrał trochę doświadczenia, zanim tam wyruszysz. Wiesz to, rudę. Opowiedz mi coś więcej o tych twoich znajomych. Nie lubią, jak się o nich za dużo gada. A ja to szanuję. Mogę ci jednak zdradzić, że nieopodal starego obozu jest opuszczone obozowisko Oświny. Znajdziesz tam jednego z przemytników. Aha, czyli mówimy o przemytnikach. Powiedz mu, że przysyła cię Diego. Zdaje się, że ma jakiś problem z zaginionym towarzyszem. Więcej nie wiem. Życzę szczęścia w poszukiwaniach, chłopcze. Szczęście na pewno mi się przyda. Dobra, dziękuję, że już skończyliście. My byliśmy u tego jednego przemytnika w ostatnim odcinku, z tego co mi się kojarzy, no i on nie chciał z nami gadać. Grim? Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. W tej historii jednak ziarno prawdy. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę.
Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Nie masz racji. Dobra, my idziemy do Torusa przede wszystkim. Siema. Daj mi zadanie. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Jasne. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem Jezu, musi co to był za bug jakiś dziwny przed chwilą. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Jasne. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. No jasne, jesteśmy przecież gotowi, nie? Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Dobrze. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Zajmę się tym. Aha. Nie no, nie będzie się o nas puścić, zażąda sobie 1000 bryłek, ale nie mamy 1000 bryłek. Diego, poddaj mnie próbie, typie. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni.
Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Mhm, jasne, oczywiście. I tak pomożemy wszystkim. Jak tam rozmawiać? Ta sprawa, zbierz się do... Dobra, no ja wiem. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Mam już dość tej paplaniny. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Jasne, w porządku. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Ludzie zawsze gadają. Okej, i super. Wróć, niedługo. Ale my najpierw będziemy chcieli nauczyć się lepszej walki bronią na pewno. I co teraz, moi drodzy? No, lecimy. W którą stronę by tutaj iść? No, tutaj mamy ogarnięte. Chyba wolę iść po tej stronie na razie. Tylko błagam, nie wpaść na wrzoda. Chociaż wiecie co, to jest nieuniknione. I tak kiedyś na niego wreszcie wpadnę. Cześć, Snaf. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la Snaf z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz. Ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszczy i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Poza tym mogę nauczyć cię robić taką zupę. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, gdzie rosną grzyby. Chrząszcze to wiemy, gdzie ale przeklikamy. Zresztą ja mam chyba mięso chrząszczy. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się to zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Jasne, no tylko, że Nek to gryzie piach akurat. Dobra, to są zwykli kopacze, to mnie tam, wiecie, lotto. A tutaj mamy rączkę. Nie wiem, co rączka będzie chciała ode mnie. Już zapomniałam, szczerze mówiąc, jaki jest jego test zaufania. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których
lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Jasne. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Otwieranie zamków, poziom 1, poziom 2. No ja umiem niby otwierać i to jest coś dziwne tutaj. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Mhm. Dobra, a ja mam takie pytanko. Czy ja umiem otwierać zamków? Nie umiem otwierania zamków. Ale najpierw wolałabym się nauczyć lepszej walki bronią u Skatiego jednak. Więc... Zapewne masz. Ogarnijmy to. Był czas, kiedy... Mam już dosyć... To się już więcej Cześć, nie powtórzy. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Jak to co? Wszyscy chcą walczyć na arenie. Każdy ma szansę trochę to zarobić. Nawet ktoś taki jak ja. Spróbuj swych sił na arenie. Za skopanie czyjegoś tyłka dobrze to płacą, hehe. Hehe. Może? Jesteś z nowego obozu, więc może wiesz, kim jest ryżowy książę. Był jednym z pierwszych. A skąd teraz o ryżowym księciu? Pomagał w zakładaniu nowego obozu i rozpoczął tam uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. Między innymi dlatego też opuściłam nowy obóz. Miałem już dość jego kretyńskich uwag. Jasne. Tutaj jest szrat, w ogóle nie wiem czemu. Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować. Dlatego tu jestem. Wątpię, żeby to nie odzywaj się do mnie. Ech, przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem szrat. Nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Okej, moi drodzy, już jestem. Możemy jeszcze się dopytać, czy pomógłby nam się dostać do bractwa, ale ja raczej nie będę tego robić. Chciałbym dołączyć do bractwa. Możesz mi pomóc? Chcesz tam zamieszkać? Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Co ty na to? Aha. Co słychać? W tym obozie jest miejsce tylko dla jednego z nas. Co? Proszę? Gdyby to zależało ode mnie, dawno już byś nie żył. Wiesz, dlaczego tu trafiłem? Zabiłem 12 ludzi jednej nocy. Ot, tak sobie. Okej. Nie będę wnikać chyba. Dobra, pogadajmy ze Skatim. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady. Pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. O matko boska, odbyć pojedynek, obstawić szkolenie wojowników, stary i nowy obóz, nie dogadują się. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste, raz dziennie organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Mhm, w porządku. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy ze wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyślij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Jasne, ogarniemy to. Czy ja mam 100 bryłek? Nie wydaje mi się, że mam tyle. Mam amulet w ogóle, czemu go nie założyłam?
W dzisiejszych czasach Boże, skąd ja wziąłem tyle pieniędzy? Naucz mnie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jeśli chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. No jasne. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś dowiedzieć się czegoś o samej technice walki. Wrażenia, jakie zadasz przeciwnikowi, zależą głównie od dwóch czynników. Twojej siły, jak i jakości twojej broni. Podobnie jest z walką na dystans, tylko że wtedy na obrażenia zamiast siły ma wpływ nasza zręczność. Kolejnym czynnikiem jest klasa pancerza twojego przeciwnika. Na jej podstawie rozróżniamy dwa typy obrażeń krytycznych. Pierwszy z nich to obrażenia krytyczne broni. Jeśli posiadasz dobrze wykutą broń, ma ona szansę wyrządzić duże szkody twoim oponentom. Wadą jest to, że nawet najlepszy miecz nie przebije pancerza twojego przeciwnika, jeśli nie będziesz umiał się nim posługiwać. I to są twoje obrażenia krytyczne. Są słabsze niż obrażenia krytyczne broni, ale za to zawsze wyrządzają szkodę przeciwnikowi. Gdy twoje umiejętności są wysokie, jesteś nawet w stanie prawnym ruchem przebić twardą skórę trolla. Jasne, dzięki wielkie. Ożysz kurna. Czy to jest taka na punkty, jak mi się... Skończ ten problem, nieco. Ożysz fucking Christ. Jest system z Gothica ten, z Gothica dwójki. Coś czuję, że będą progi punktowe, wiecie? Musisz uważać na dobra, to, no. Przy obcy. Nauczyliśmy się 10%. Shit. To niedobrze. Dobra, damy radę. Zapewne masz rację. Ja w ogóle mam jakąś broń założoną, bo ja aktualnie nie widzę. Nie, bo po co? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Dobrze, to na razie chyba nie będziemy nikogo wyzywać na pojedynek. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. O matko jedyna... Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. No i tak będziemy musieli... Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Dobra, typie, bo już mam cię dosyć. Kirgo, z Kirgo mogę walczyć. To się już nie powtórzy. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzicie? Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Czemu oni się leją? Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Jezus, co tam się dzieje? Czy wy to widzicie? Ja pierdykam! Boże święty, a wiecie co jest najlepsze? Oni są oboje nieśmiertelni. Jezus, idę stąd. Ja cię pierdzielę, co to było? Czy to jest jakieś łóżko? Jezu, ja się idę przespać, bo... Co tu się stało? Co to było? Boże panowie! Karim! Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim! Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie słyszał.
Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Dobra, na razie nie będę z nimi się bić. Jak stoimy z czasem? No tak bym powiedziała słabo. Czy słabo? Jesteśmy w połowie odcinka, a nie zrobiliśmy w sumie nic. Ile ja mam chrząszczyków? Mięs chrząszcza, ile tego mam? Jak zero, to co ja zjadłam te chrząszcze? No i jakim cudem? Piekielniki mam dwa. Nie mam w ogóle mięs chrząszcza? Ale kicha. A tutaj powinny być chrząszczyki. Tylko będziemy się męczyć, coś czuję znowu. Chodź tu. Dobra, zbieramy. Okej, okay, mamy trzy chrząszcze, mamy. Po piekielniki idziemy na zewnątrz. Tutaj coś jest? Okej, okay, tutaj ktoś stoi, już mi się to nie podoba. Kim ty jesteś, pajacu? Martinez. Kim jesteś? Nikim ważnym. Odejdź. Odejdź. Dobrze, odchodzę. Mogę to otworzyć? Hehe. Prawo. Fuck. Co ja mam tylko jeden wytrych? Że co? Skończ tę paplaninę, co? Jezusie Maryjo. No to zapisujemy kodzik. Prawo, lewo będzie. Dobra, jeszcze raz. Tak, już odchodzę. Masakra, ej no. Prawo, lewo, lewo, lewo. Kilo, smażone mięsko i esencja. Czy mi się usuwają te wytrychy, czy co? Nie, ale skąd ja mam tylko jeden? Przecież wydawało mi się, że ostatnio zdobyłam w ogóle też kilka wytrychów. A tutaj... I jeden w ekwipunku. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj jest mordrak i zwykły cień. No z mordrakiem mamy do pogadania. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Jasne. Przepuść mnie. Dziękuję ci bardzo, panie strażniku. Ja tylko od tej popiekielniki przyszłam. Ewentualnie może byśmy po ale tam jest ładne poletko. Dobra, pozbieram też gorzkie chleby, bo się mogą przydać. Ale już mamy chyba wystarczająco grzybów dla Snafa. Natomiast, no, tak jak mówię, fajnie by było poekspić troszkę. Witam. Chodź. No chodź. No. Dziękuję. Tylko błagam, niech nikt mi go nie sksuje. Bezi, ale dlaczego ty nie bijesz? Fuck my life. No i patrzcie, jak mnie poobijały mędy, no. Praktycznie bez powodu, bo Bezi nie chciał mi ruszać bronią. Ale wow, przynajmniej trzymamy już to w jednej ręce faktycznie, a nie w dwóch. Dobra. Bo tu jest trochę tego cholerstwa. Chodź. No ej! Krytoszczur. No chodź. Jaki jesteś zajebisty. No chodź, chodź. Oczywiście przyprowadziłeś ze sobą kumpli. No, ale proszę mnie nie otoczyć. Dobra.
Dobra, zrobię sobie zapis taki kontrolny, wiecie. Witaj, kretoszczurze. Dobra, z kretoszczurami poszło o niebo lepiej. Okej. Dobra, pozbieramy to, wrócimy do Snafa. Żeby mieć już jedno zadanko przynajmniej z głowy w dzienniku. Podejrzany Bełt. Tak, to jest oczywiście Nek. Ale zanim, to pozbieramy resztę z tej jaskini. Szczególnie, że mam jakiś kłopot z tym, żeby go zaznaczyć. 10 bryłek i amulet martwego strażnika. Ten amulet Fao jest lepszy czy gorszy? No wolę chyba bonus punktów życia. W sumie jak już tu jesteśmy, to tutaj też moglibyśmy się przejść. Już mielibyśmy czysty teren. Tak naprawdę. Bo tutaj niczego już raczej nie ma. Ewentualnie jak będą jakieś czerwojady, to sobie je oczywiście wybijemy. Ale widzę, że niczego nie znajdziemy tutaj. Możemy iść do Gilberta. Przy okazji. O, jak dużo ścierwojadków, czyli jednak tutaj są. Nie myliłam się co do tego. Potem sobie tym szybkim sposobem zejdziemy. No i dobrze. Cześć, Gilbert. Co tu robisz? Nowy poziom. Nie mam tu zbyt często gości. Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kryjówkę? No, no. Co tu robisz? Miałem już dosyć starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. Ach, to było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust, w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. A poza tym, wiszę jednemu kolesiowi trochę rudy. A nie mam z czego oddać. Aha, okej. Okay. A czy ty mi spuścisz w pierdy, jeżeli ja sobie będę chciała tą skrzynkę otworzyć? Twoją? O nie, ona jest na wytrych. Prawo. No, szkurna! Myślałam, że jest normalna. Prawo, lewo, no super. Wiecie, wyglądała jakby była bez kłódki, nie? Prawo, lewo, noż, cholera. Prawo, lewo, lewo. Ach, długopis pogotowiu zawsze powinien być w Mrocznych Tajemnicach. Prawo, lewo, lewo. O, prawo. Naprawdę z jedną skrzynką. Noż to jest jakaś tragedia. No dawaj, Bezi. Prawo, lewo, lewo, prawo. No tak myślałam, że to ostatnia rzecz, którą będę musiała zrobić. Piwo, ser, smażone mięsko, bryłki, rudy się zawsze przydadzą. Jak widzicie, no... Nie mamy co narzekać na jedzenie. Dobrze, my sobie zejdziemy teraz. Bardzo oto sprytnym sposobem. I jakoś tak pojedynczo bym sobie poprosiła te ścierwojady. Ścierwojady są dużo bardziej upierdliwe. Ała, no jakim prawem? Jaki ty masz zasięg? Głupi ścierwojad. Widzieliście to? Kurde, był tyle metrów ode mnie, a mi zrobił krzywdę. Co za dno. Ale widzę, że mamy już dużo więcej życia. To mi się podoba. To zjemy w takim razie jagódki. Kurde, że mnie tak ścierwojad gryz. Jeszcze ten głupi zasięg, nie? Chodź tu. Może byśmy poszli do Kawalorna w sumie. Ale z drugiej strony nie ma po co raczej. Wiecie co, mam chyba sposób na te ścierwojady.
Tak jest lepiej. Witam. No chodź. To jest dobry sposób, nie? Ależ jedź, nie na dwa. Ała! Chodź tu. Fuck, myślałam, że się znowu rzuci jeden, nie? Dobra, na szczęście tu mamy oczyszczoną sprawę. Na ziemię orków raczej nie ma co iść, chyba żebyśmy chcieli czarnego ziela tam poszukać. Może by tam gdzieś było. No witam, kratoszczury. Witam, dzień dobry. Ja nie wiedziałam, że od typu expa przyszłam. Ta jaskinia tutaj jest w ogóle w normalnym Gothiku 1? Chyba jest. Witam, kratoszczura. Ała, Holender. Wszystko tak gryzie. Dobrze, że wzięłam ten łatwy poziom trudności, bo... Coś czuję, że w pewnym momencie mogłoby być krucho. Miecz sędziego. O, kurde. O, Holender. Fajna brońka chyba. No ale zanim ją założę, to 25 siły. Ogólnie też musimy dać w siłę, ale no chciałam sobie troszeczkę tą broń jednoręczną. Wiecie, podrasować. Tu mogę wejść w ogóle. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Mhm. Chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda. Bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. Oczywiście możemy tutaj przejść sobie tak po prostu, nie? Nie dała mi tego gra zrobić... w cieniach przeszłości. Natomiast, no tak jak mówię, możemy sobie tutaj... orkowe ziele. Nie wiem, gdzie znajdziemy czarne ziele. Ale orkowego to jest tutaj aż nadto. Tam są orkowie. No ja liczyłam, że dojdziemy gdzieś indziej. A jednak psikus. O nie, Boże, święty orkowy pies do mnie idzie. Ojojoj. Najgorzej. Ja idę się zająć przeciwnikami na swoim poziomie trudności. Na przykład ścierwojadem. Czy ten orkowy pies dał mi spokój? Na to wygląda. A nawet jeżeli nie dałby mi spokoju, to myślę, że panowie by się nim na pewno zajęli. Dobrze, troszeczkę sobie podbiliśmy punktów doświadczenia dzięki tym przeciwnikom. Idąc tam na dół też byśmy to fajnie mogli zrobić, ale na razie tam nie pójdziemy. Mamy w ogóle tyle jeszcze starego obozu do zwiedzenia, że to jest po prostu hit, nie? Może jeszcze pójdziemy do Snafa mu oddać te rzeczy. Dobra, zapiszę się, bo troszeczkę mi się oberwało. Chodź. Ała, no powinno cię to zablokować, typie. Dobra, i tutaj już byliśmy ostatnio. Więc tutaj powinien być teren czyściuteńki. No i jest. My jeszcze pójdziemy sobie w stronę tutaj. Tę, gdzie były te krwiopijce. Ale pójdziemy do tego gościa, który tutaj siedzi. Miał chyba na imię Cairo. Czy jakoś tak? Teraz już wiemy, że jest przemytnikiem i powinniśmy móc z nim porozmawiać. Nalewka jabłkowa. Ej, dlaczego to jest niepootwierane? Przecież ja tutaj byłam.
Ej, moment, co? Przecież dobry zapis żeśmy wczytali, nie? To jest aż dziwne. Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Zostaw mnie w spokoju. Nie będę gadał z żółtodziobem. Przyjdź, jak nabierzesz trochę doświadczenia, to może na coś się przydasz. A teraz spadaj. Okej, okay, dobra, w porządku. Ja nie pamiętam, jakie były kody do tych skrzynek, chociaż do jednej chyba mam kodzik. Chyba. Prawo, prawo, lewo, nie. Dobra, prawo, prawo, lewo, prawo było. Otworzymy sobie te skrzynki, bo ja nie wiem, dlaczego one mi się nie potwierały. Prawo, prawo, lewo, prawo. I tutaj właśnie był wytrych i te bryłki. Coś dziwnego się tutaj chyba stało z tym miejscem. Zresztą nalewkę też podnosiłam. Fuck. Dobra, wczytam się. Ale nie tutaj, o Jezus. Tam zaczynamy od lewej strony. Jeszcze raz. Wytłumaczcie mi, dlaczego ja nie robię w piątek. No i teraz będzie dobrze. Lewo. Dobra, jeszcze mogę wczytać. No szkurna, ja nie mam mózgu. Lewo, prawo, prawo. Ojej. Lewo, prawo, prawo, lewo. Będzie. Lewo, prawo, prawo, lewo. No i tutaj właśnie były te trzy wytrychy i tak dalej, no ale przecież byliśmy tutaj. Nie wiem, dziwna sprawa, że mi się to nie pootwierało. Jakimś dziwnym cudem, jakimś dziwnym trafem. Bo zresztą widzicie, że tutaj też są przeciwnicy powybijani w tę stronę. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na koniec tego odcinka jeszcze skoczymy do Snafa, żeby mu oddać te rzeczy do przepisu. I na tym sobie zakończymy. Mamy jeszcze cały w ogóle... Jezu, cały obóz jest do zwiedzania i zacznijmy od tego, że to nie jest jedyny obóz. No niestety dialogów będzie sporo, no ale też sporo jakiejś eksploracji, jakiegoś chodzenia. Wiecie, nie chcę też za dużo siedzieć w tym obozie. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest konieczne, a dodatkowo jeszcze mamy inne kwestie dialogowe, tak? Bo są też z modyfikacji. Hej, chłopcze! O co chodzi? Wczoraj wydałem całą rudę w karczmie siekacza, a dzisiaj strasznie mnie suszy. W porządku, zorganizuję wodę. Wodę? Czy ja wyglądam na kogoś, kto pije wodę? Potrzebuję wina. Tak, wino to jest to, czego chyba mamy potrzeba. Jakieś winko, nie? A co ja będę z tego miał? Będę. Mogę zarekomendować cię w starym obozie. Wszyscy mnie tu znają. Z pewnością wtedy nie będziesz miał problemów, by zostać jednym z nas. Mhm. Dobrze, przyniosę wino. Miło mi to słyszeć. Czekam z niecierpliwością. No mamy winko na pewno. Mam wino. Doskonale. Dawaj. Dawaj. Pij, typie, bo nie mam czasu. Czuję się o wiele lepiej. Dzięki. Zamiast dziękować, pełnij swoją obietnicę. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś kolejnym kopaczem, który dał się nabrać na ten sam numer. Że co? Jak taki idiota jak ty możesz gdzieś zostać cieniem? Bierz kilof i zasuwaj do kopalni. Tam jest miejsce dla takich nieudaczników jak ty. No i typie, ja ci po prostu dałam ci po prostu pewnie, piciu. Że tak, mięczaku, zapamiętaj. I miłego kopania. Kim jesteś? Nie powinno cię to obchodzić. No dobra, typie, to ja se idę. Jezu, nie, tylko nie wrzut! O, chociaż nie, wrzut jest tu.
O matko boska, zawał serca. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę tylko je wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Wiecie co? My mamy nowy poziom, nie? Można się byłoby nauczyć u rączki jakichś złodziejskich umiejętności. No już, snafik? Już? Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Dotrzymałem słowa. Proszę, weź te 3 porcje. Mówiłeś, że nauczysz mnie robić taką zupę, pamiętasz? Rację. Nauczę się robić zupę, tylko nikomu ani słowa o tej recepturze. Dobra, mów. Do wrzącej wody wrzucasz piekielnika i dorzucasz do niego kawałek surowego mięsa. Mięso z chrząszcza ugnieś na miazgę, a potem dodaj do garnka. Potem wymieszasz wszystko w garnku i pyszny posiłek gotowy. Obrzydliwe. A, weź jeszcze tę łyżkę, bez niej nic nie ugotujesz. Okej, w porządku, ale mamy to. Dobra, na koniec odcinka chodźmy jeszcze do rączki i nauczmy się otwierania zamków na przykład. Mógłbyś mnie nauczyć? Tak, otwieranie zamków. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. My umiemy otwierać, ale będą nam się teraz mniej łamać. Żeby nie złamać wytrycha. Dokładnie. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Dokładnie. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. Super, mamy jednego gościa wreszcie z głowy. I jak to teraz wygląda? Mamy 50, tak, czyli to tak działa, że możemy otwierać na starcie, ale nam się często będą łamać wytrychy. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to łapa w górę, komentarz, sub z dzwonem, a ja lecę montować. Do kolejnego, cześć!